Siemanko, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu na tym kanale. Podsumowaniu szóstej kolejki. Kolejki, która była dla nas szczęśliwa, bo wygraliśmy zdecydowanie. Wygraliśmy w pięknym stylu, wygraliśmy z Górnikiem Zabrze 3-0. W naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, w naprawdę dobrym, bardzo dobrym stylu. Bo tak naprawdę... No tak szczerze mówiąc, to Górnik no nie grał złej piłki, bo przecież stworzył sobie parę sytuacji. Mieliśmy troszkę szczęścia, fakt faktem, że skuteczność Igora Angulo, no i tam wielu innych, prawda, zawodników Górnika nie była najlepsza. I z tego się na pewno cieszymy. No bo wtedy ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać, tak? Ten początek był bardzo kluczowy nie tylko dla nas, ale też dla Górnika, bo gdyby pewnie Górnik strzelił bramkę, no to mogło być niewesoło. A tak to my, szybkie dwa gongi i Górnik leżał. Oczywiście, gdy oni mieli swoje sytuacje, to my też mieliśmy. To gdzieś pierwsze 10 minut było takich właśnie wymiany ciosów, a później to już była nasza dominacja. Dominacja na początku Rafała Pietrzaka, który umieścił wspaniałą, no piękna bramka, no i że tak powiem znalazł się, jeżeli chodzi, no został powołany do reprezentacji Polski na Ligę Narodów z Włochami i na mecz towarzyski z Irlandią, także duże wyróżnienie, ale uważam, że zasłużył za jego pracę, za jego zaangażowanie, za to, że po prostu stara się być z dnia na dzień lepszym piłkarzem. I gratulacje. Oczywiście jeszcze w analizie poszczególnych zawodników powiem coś więcej o jego grze. Na razie tylko tyle. Bardzo kolejny dobry mecz Zdenka. To jest piłkarz, ja mówię, kompletny. No i ale oczywiście później będziemy analizować. Ale generalnie jak ten mecz wyglądał? Mecz wyglądał tak, że Górnik nawet później, gdy przegrywali 2-0, 1-0, miał jakieś tam swoje sytuacje. Przy 1-0 nie mieli. Ale przy powiedzmy stanie 2-0 mieli, ta końcówka pierwszej połowy była dosyć nerwowa, w drugiej połowie też mieli sytuację. W drugiej połowie no bardziej czekaliśmy na przeciwnika, co on zrobi, i szły kontry. No, mogę się jedynie przyczepić troszkę do Jesusa Ima za to, jak te sytuacje, no jak znowu nie strzelił bramki, no. A miał do tego doskonałą sytuację, ale bramkę swoją pierwszą w Wiśle Kraków strzelił Wulnet Basza, z czego się bardzo cieszymy, bo jest to zawodnik, który z pewnością na tą bramkę zasłużył. Także ja jestem jak najbardziej zadowolony z jego gry, ogólnie z postawy całego zespołu. Nawet Lis naprawdę dobrze się zaprezentował, parę ważnych interwencji z jego strony. Też był bardziej pewny, na pewno był Lis, niż to było w ostatnich spotkaniach. Także cieszymy się bardzo ze zwycięstwa wysokiego. A co, przejdźmy może do analizy zawodników, bo myślę, że to Was bardziej interesuje. Jeżeli chodzi o Lisa, to mówiłem, że jest dosyć był pewniejszy. To też nie trzeba powiedzieć, że pewny, ale pewniejszy i daje to pewną nadzieję, że będzie bramkarzem dobrym, bo według mnie talent ma i możliwości, by być nawet wyżej niż Buchalik, w sensie takim, że może być lepszym piłkarzem niż Buchalik. Jest na to dużo, znaczy bramkarzem powinienem powiedzieć, więc powiem bramkarzem lepszym niż Buchalik, co byłoby oczywiście dobre i perspektywiczne. To jest najważniejsze. Więc myślę tyle o Lisie, no dwie takie fajne, znaczy tak, miał jedną taką naprawdę super interwencję, bardzo dobrze się zachował, bo ten strzał, no bo to była pierwsza sytuacja Górnika, także bardzo dobrze, później no wiadomo, że no nie puścił bramki, więc ciężko się przyczepić do jego gry. Mamy później oczywiście druga defensywa, no już miałem mówić o drugiej bramce, ale nie, defensywa, słuchajcie, defensywa na początku popełniała troszkę błędów. Czasami ta defensywa popełnia błędy, robią się dziury, przez co przeciwnicy mogą nas ukarać, ale zasadniczo są to błędy pojedyncze, bym powiedział. No nie jest to jakby coś stałego, tak? Czyli to nie jest na zasadzie, że my popełniamy błąd za błędem i
mamy farta. Nie, to są błędy zazwyczaj, parę błędów na mecz. To są takie błędy, które są do wybaczenia. Aczkolwiek musimy to nad tym pracować, bo będzie nam później w tych meczach łatwiej jednak, spokojniej na pewno dla nas. Także liczę głęboko w to, że to się trochę poprawi. Wielu się oburzało, wielu mówiło, że chcieliby Zorana Arsenicia. Ja też przed meczem chciałem tego Zorana, bo wydawało mi się, że po meczu takim nie do końca Rafała Pietrzaka w Poznaniu z Lechem, to wydawało mi się, że Zoran Arsenic jest czymś oczywistym. Pomyliłem się, bo oczywiście Zoran Arsenic nie był w pierwszej jedenastce, nawet nie wszedł na minutkę, dwie, także go na boisku nie było. Rozgrzewał się, ale Maciej Storalczyk zarządził, że nie będzie z jego usług w meczu z Górnikiem korzystał. I uważam, okej, po co z niego korzystać, jak nie był potrzebny. A Rafał Pietrzak pokazał w tym meczu swoją jakość. Bo tak, zdobył bramkę, ale to, co bramkę strzelił, to nie jest jego pierwsza bramka tego typu. Bo tak, strzelił taką bramkę z Monaco, bardzo, no praktycznie identico. Strzelił też taką bramkę z jakimś sparingu, chyba z Puszczą Niepołomicy, jak dobrze pamiętam. Może troszkę inna, ale też podobna. No i teraz też podobna. To są już takie wyćwiczone elementy, ale one działają, one zaskoczyły tutaj Górnik kompletnie, także byłem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, że tak fajnie to się umieściło, bo to była faktycznie ładna bramka, pięknie to uderzył Rafał. Jeżeli chodzi o jego grę w obronie, nie miałem jakichś dużych... Znaczy, Rafał to jest taki typ zawodnika solidnego, z przebłyskami naprawdę dużych umiejętności. No tak bym jego nazwał i w tym meczu pokazał te dwie cechy. Solidność i oczywiście ten jego kunszt, bo uderzyć tak, tylko wiadomo, ktoś powie, o tam bramka się źle ustawił albo coś tam, nie, no ale naprawdę uderzył bardzo dobrze i wtedy prowadziliśmy 1-0 i to tak naprawdę zaczęło ten spokój, bo jednak prowadziliśmy 1-0, później poszła druga bramka, ale według mnie to była taka kluczowa bramka, żeby ten mecz otworzył się na naszą stronę, tak? Żeby to było, żeby, że tak powiem, nasza piłka była po naszej stronie, żeby nasza przewaga była po naszej. Także bardzo dobrze i powołanie do reprezentacji. Cieszymy się z tego bardzo, że w końcu jakiś tak będzie na grupowaniu naszej narodowej reprezentacji. Przejdźmy sobie do kolejnych zawodników. Sadler, Wasyl, nie, naprawdę, to jest taka solidność, ale Wasyl miał, Wasyla tutaj wyróżnię tym razem, bo miał taką bardzo ważną interwencję. Wtedy chyba to było końcówka pierwszej połowy, gdy poszła taka kontra, właśnie z problemem naszej obrony. Tak naprawdę on już strzelał, on już widział tą bramkę w siatce, my też tak. Modliliśmy się, żeby nie, ale pewnie by tak weszło, bo bomba szła straszna. Ale Wasyl oczywiście na postronie takim ślizgiem wjechał, no i zablokował strzał. Nie pamiętam kogo to było, bo wiecie, z trybun ciężko to zobaczyć, a na tych takich skrótach patrzyłem, nie ma, niestety, szkoda. Ale naprawdę Wasyl bardzo dobry mecz, więc też przyczynił się do tego. I Bartkowski mi się też bez jakiejś tam większych błędów, bez zastrzeżeń. Może jakoś cudownie się w te akcje nie włączał, ale jest okej. Okay. Myślę, że nie zawiódł mnie i cieszymy się bardzo z tego. Jeżeli chodzi o środek pomocy, no to Dawid Kort dla mnie, niektórzy tu może się spierać, a dla mnie to jest taki drugoplanowy MVP, bo te jego piłki, to było po prostu magia po prostu. To otwierało nam szansę, to tak naprawdę rozwalało Górnik od środka. Oni nie mogli nic zrobić, bo on podawał takie podanie, no i później była dominacja Wisły. Kort naprawdę według mnie jest najbardziej takim dużym wzmocnieniem Wisły. Uważam, że to jest takie najbardziej solidne wzmocnienie, które da nam, to jest takie jeszcze perspektywiczne wzmocnienie, bo ten zawodnik już jest gotowy na grę, więc jakoś na najwyższym poziomie. I to jest taki poziom top,
a ma szansę, możemy tak, są dwie możliwości. Albo możemy na nim naprawdę dużo zarobić, my możemy go upchnąć więcej niż są tego Szymańskiego upchnąć Legia, chce upchnąć go za 7 milionów euro. My możemy go upchnąć spokojnie za 10, bo to jest piłkarz już naprawdę gotowy do grania, bo to jest tak, gościu z wyobraźnią podania. Gościu z grą, który ma technikę, który ma też uderzenie, który jest też uniwersalnym zawodnikiem, bo on gra u nas na środkowym pomocniku defensywnym, ale on może grać na SPO. On może grać na cofniętym napastniku, może grać na napastniku. Od biedy mógłby zagrać na skrzydle. Myślę, że sobie by też tam poradził. Także zawodnik bardzo uniwersalny, albo naprawdę byłby to taka postać niczym... to taka postać czytaj Rafał Boguski, tak? Czyli wiele lat w Wiśle, gdzie po prostu z tą Wisłą zdobywa największe trofea, gdzie gra w europejskich pucharach. Myślę, że to jest też dobra droga. To już kwestia, jak on wybierze, ale wolałbym tą oczywiście drugą kwestię. Ale oczywiście jest to zawodnik już wybitnie, no genialny, dużo biega. Zdarzył mi się jeden chyba słaby mecz, chyba z Jagiellonią. Słabszy, bo to nie był słaby mecz w jego wykonaniu, tylko po prostu no, te jego podania nie do końca wychodziły. Też parę niepotrzebnych strat i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc grał na niezłym poziomie, zawsze. Basza. Bramka pierwsza w Wiśle, bardzo dobrze rozprowadzał te piłki, dawał duży spokój też w defensywie, więc no, kolejny dobry mecz Baszy. Także cieszymy się bardzo. Boguś King, powiem tak. Boguś King, to był faktycznie Boguś, którego chcemy oglądać. To był Boguś, który może marnował tę sytuację. Faktycznie je zmarnował, tam dwie, trzy faktycznie zmarnował, ale słuchajcie, on tak ciągnął, słuchajcie, to był, ja przecierałem oczy ze zdumienia, bo nie wierzyłem, że to jest on. Przypomniał mi się stary Boguś, który umiał pociągnąć grę, który umiał podać, który umiał poklepać i jeden z sędziów ze swoim kolegą z drużyny, tam z Ondraszką, no genialnie grał i to jest dla mnie, pomimo tego, że on, no wiadomo, MVP nie jest, to jest na pewno dużym zaskoczeniem dla mnie, ale takie zaskoczenia to ja rozumiem i tak chcę oglądać w wykonaniu Wisły. Także Boguś King. Jeżeli chodzi o dalej, o Kosztala, no oczywiście Kosztal MVP meczu, bo grał chyba na, no, przede wszystkim liczby, bo kolejną zaliczył normalnie dwie asysty. No to już coś mówi, bo przy bramce Pietrzaka, znaczy on podawał do Pietrzaka, no, także ta współpraca z Pietrzakiem też wygląda bardzo dobrze, no i oczywiście Ondraszek też z nim się dobrze rozumie, także przy bramce Ondraszka również asystował. Więc no, kolejny bardzo dobry występ i bardzo cieszymy się, bo jak ja słuchałem te wypowiedzi, że gdyby Carrillo został, to on by odszedł z klubu. Jezu, jak ja się cieszę, w mordę, że ten Carrillo wyszedł, bo w mordę jest taki... Popatrzcie, to też było słabe w mojej, że tak powiem, ocenie, że taki Carrillo, mówił mu cały czas, że super pracuje i tak dalej, ale on nie grał, on był częściej w słonecznej tej tłoczni tam koło sektoru rodzinnego. No to jest po prostu dramat i mógł zniszczyć chłopaka i zniszczyć mu karierę, bo dzięki temu ta jego kariera teraz będzie napędzała się. I oby go nie sprzedali, bo to jest zawodnik, bez którego Wisła traci jakość praktycznie, bo to jest zawodnik, który tak, jest jakby naszym lekarzem na bramki, bo umie pociągnąć grę, umie podać to, co nie ma Śmiecitos. Śmiecitos zawsze, pamiętam, że podaniami miał problem, bo znaczy wiadomo, czasem coś podał, ale generalnie bardzo mało, a tutaj widzę szansę, jeżeli chodzi o Kosztala. Kosztal faktycznie bardzo dobry występ, jak zawsze. Bo drugi mecz potwierdził, że po prostu zasłużył na miejsce w składzie. Jeżeli chodzi o Jesusa i Mazaj, tutaj się zatrzymamy na dłużej, bo on jednak
powoduje u nas pewne dylematy, pewne... Bo ja go nie chcę ocenić na minus, bo uważam, że dużo daje zespołowi pod względem takiej samej gry w sobie, czyli podania. Ma taką wyobraźnię podania, że to jest niesamowite. Oczywiście czasem jest niechlujny, więc przez to te podania nie są niechlujne, ale jak już jest chlujny, czyli umie to naprawdę podania są bardzo, bardzo dokładne. Wszystkim przemieszczanie się powie. On umie się znaleźć w sytuacjach. Przede wszystkim wyszkolenie techniczne. Nawet nie trafi tej sytuacji, w której powinien trafić. To on sobie wszystko zrobił dobrze. Miał tak naprawdę... Ja nie wiem, w czym leży problem. Bo szczerze, ja rozumiem, raz czy dwa sobie nie trafi, czy trzy nawet. Ale on już nie strzela w piąty, szósty raz. Setki. To naprawdę, ja nie wymagam cudów od tego zawodnika. Ja wymagam, żeby on strzelał w bramkę. Bo tu naprawdę, ja nie wiem, co on wali tak na siłę. Wystarczy techniczny strzał w ruch, umówmy się, no. Bramka z takiej odległości, jakiej on był, czyli był gdzieś tam na przedpolu, no to nie miałby szans, tak? No umówmy się, no. Techniczny strzał i myślę, byłaby bramka i przełamanie i Mazo. No, no niestety, no nie przełamał się chłopak. Ale co też chciałbym powiedzieć, że to musi się zmienić. Bo wiecie, my możemy się czarować, tak, ale przyjdą takie mecze, że jego skuteczność będzie po prostu bardzo ważna. Jak on tej skuteczności nie pokaże, to ja uważam, że będzie tylko przeszkadzał, bo jednak ktoś mu tą piłkę podaje i on musi... No bo w meczu z Lechem byłem z niego zadowolony z uwagi na to, że on nie strzelał, a podawał, tak? Więc... No on przekłada to, on ma elementy, w których jest bardzo dobry. A są elementy, które po prostu ta skuteczność, no to jest po prostu drama. Ale też mam wytłumaczenie, dlaczego tak jest. Bo dlaczego on gra w Wiśle? No dlatego właśnie, że po prostu inne kluby, no grałby na pewno w lepszych ligach, gdyby miał tą skuteczność, bo przecież technikę ma super. On przecież miata w ziemię tych, jak normalnie tyczki mija sami tych zawodników. Z drużyny przeciwnej. Także naprawdę jakoś on ma, tylko właśnie skuteczność dołożyć. To naprawdę będziemy mieli jednego z lepszych zawodników w lidze. Naprawdę. I będziemy się bardzo cieszyć. No i Zdeni Ondraszek. Nie mogę powiedzieć o nim złego słowa z uwagi na to, że zagrał kolejny dobry mecz. Kolejna bramka. Właśnie Zdenka Ondraszka, który no po raz kolejny pokazał, że jest bardzo wartościowy, jest bardzo potrzebny Wiśle Kraków. No bo strzela te bramki i to nas cieszy. To nas cieszy. Piąta bramka na 6 kolejnych. Wyobrażacie sobie to? To jest bardzo dobry wynik. Porównywalny to idzie jak śmieci to, jak w tamtym sezonie. Także naprawdę, naprawdę bardzo dobra dyspozycja Zdenka, który też dużo, no on przede wszystkim nie imponuje jedna rzecz, że to nie jest zawodnik taki, że on tylko wielki chłop, który się umie przepchać, który umie wygrać główkę. To jest zawodnik, który też ma techniki, on umie poklepać, umie podać. To też jest duża umiejętność, żeby na to pracować. Nie walić wszystkiego, tylko umie też podać do boku i dzięki temu stworzyć sobie też później lepszą sytuację poprzez wrzucenie, no na przykład Kosztala, poprzez wrzucenie na przykład Maza, bo u nas to czasami dobrze robi. Także naprawdę, naprawdę było to niezłe. Było to niezłe w mojej opinii. I Zdeniu bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie tak to wszystko podsumowując. Wisła Kraków gra w tej chwili najlepszą piłkę w Ekstraklasie. I to powtórzę, będę powtarzał wiele razy, ponieważ też wyniki, no bilans ten troszkę psuje nas te dwa remisy, które uważam, że tym Arką mogę wybaczyć, ale tego z Wisłą Płock, chociaż Wisła Płock wygrała z Legią, więc może ta Wisła Płock nie była tak słaba, tylko my byliśmy tak dobrzy i może dlatego ten remis nas tak bolał. Może jest w tym jakiś sens, ale mimo wszystko no, ten remis nas troszkę zabolał, ale później mecz z Lechem, mecz z Górnikiem potwierdził tylko, że jesteśmy bardzo mocną drużyną i na pewno ja jako kibic tu przemawiam, że liczę na mistrza Polski. No po takiej grze, no bo naprawdę wiem, że to na razie
jest ciężko powiedzieć o tym, bo jednak, no umówmy się, mamy taki teraz taki jakby etap sezonu, że ciężko coś wyrokować, bo to będzie zależało od kadry, będzie zależało, czy będą jakieś kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Raczej już transfery nie zostaną zrobione żadne, więc niebawem pojawi się też taki odcinek, gdzie podsumujemy sobie ten cały okres przygotowawczy, te wszystkie transfery, te wszystkie złe doniesienia, które się działy, bo trzeba powiedzieć, że przed rozpoczęciem sezonu było dosyć nerwowo, ale o tym mówię, w tym materiale będzie wszystko, o stadionie, to będzie wszystko zebrane, będzie bardzo długi materiał, tak przypuszczam, około 40 do godziny może on trwać. Także będzie dużo, dużo rozmowy, liczę też na waszą aktywność, w komentarzach możecie się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o ten mecz, bo ten mecz na pewno był ciekawy, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla takiego zwykłego, takiego pasjonata ekstraklasy, jak tacy są, bo faktycznie dużo dobrej piłki, także z przyjemnością się na to patrzyło i z radością przede wszystkim, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Aby Wisła!